Mówi się Jacek Sobala, witam w szybkich mediach. Jest poniedziałek, 4 marca, 21.49 jest u mnie. Ja za chwilę będę tłumaczył, dlaczego ten poniedziałek jest taki ważny. No i cała piłkarska Polska zrozumie. ...507-964-253-507-964-253-253. No prawda jest taka, że... A Państwo wiedzą, że u nas na zakładzie szczerość to norma, tak? Jak ja byłem mały, to wcale nie chciałem być żadnym tam policjantem, strażakiem. Chciałem być jak Kazik, no. Tak. Właśnie Dejna Kazimierz. Dlatego to ostatnie dziecko, to ono... No najlepiej zasypiało, jak jej śpiewałem. Nie rusz Kazika, bo zginiesz. W Tysolu znalazłem taką krótką informację, przypomnienie o tym, jaki my właściwie dzisiaj mamy dzień, proszę Państwa. Ksiądz Arkadiusz Nocoń napisał tak. 4 marca obchodzimy święto świętego Kazimierza. Nie ma się z czego śmiać. Tym dzieciakom w szkołach to teraz nikt takich rzeczy nie opowiada. 4 marca obchodzimy święto świętego Kazimierza 1458-1484 Królewicza. Jego relikwie znajdują się w katedrze w Wilnie. Jest patronem młodzieży litewskiej, zakonu kawalerów maltańskich sprawujących władzę umierających. Święty Kazimierz urodził się na Wawelu. Jego ojcem był król Kazimierz Jagiellończyk, a matką Elżbieta Rakuszanka, nazywana także matką królów, gdyż 4 jej synów zostało królami. Również Kazimierz przygotowywany był do tej roli. Od najmłodszych lat zajmowali się nim wybitni nauczyciele, między innymi słynny historyk Jan Długosz, który zaszczepił w nim głęboki patriotyzm i szczerą religijność, oraz włoski humanista Filip Kalimach, który przekazał mu polityczną wiedzę i humanistyczne ideały. Wszechstronnie wykształcony i utalentowany, Kazimierz szybko został wciągnięty przez ojca w sprawy państwowe, kierował wojennymi wyprawami, odbywał poselstwa, zarządzał. Sprawując władzę, wzbudzał jednak powszechny szacunek i miłość poddanych. Nie wiem, czy Tusk mnie słyszy, no. Do tego stopnia, że mimo młodego wieku nazywany był ojcem i obrońcą ubogich i uciemiężonych. Źródła historyczne podkreślają jego humanitas, czyli rozległą wiedzę i nienaganny sposób bycia. Wspominają też o jego niezwykłej urodzie, ale przede wszystkim zwracają uwagę na jego dobroć i głęboką wiarę. Z życia świętego Kazimierza napisanego przez współczesnego mu autora. Najszczersza miłość do wszechmogącego Boga tak bardzo ogarniała jego serce, że wszystko co posiadał, jak i siebie samego, pragnął oddać ubogim, podróżnym, chorym, więźniom i strapionym. Dla wdów, sierot i uciśnionych był nie tyle opiekunem i dobroczyńcą, ile ojcem, synem i bratem. Trudno wypowiedzieć, jak bardzo przestrzegał sprawiedliwości, ile okazywał roztropności, jak bardzo jaśniał odwagą i stałością. A wszystko w tym wieku, w którym człowiek zazwyczaj skłonny jest do złego. Sprawy biednych i uciśnionych brał w obronę jak swoje własne, to też przez lud nazwany został obrońcą biednych. Nigdy też, chociaż był synem królewskim, nie okazał się przykry w rozmowie i w spotkaniu z ludźmi prostymi i niskiego pochodzenia. Nie pragnął ziemskich zaszczytów ani władzy, nie chciał też nigdy przyjąć ich od ojca, bojąc się, aby kolce bogactw, które Chrystus nazwał cierniami, nie zraniły jego ducha i nie spowodowały zakażenia sprawami tego świata. Na najstarszym znanym obrazie świętego Kazimierza w katedrze wileńskiej artysta ukazał go z 3 rękami. Podczas malowania zmienił ponoć zamiar i wyprostowaną rękę Królewicza postanowił ukazać jako zgiętą. Gdy 3-krotnie próbował zamalować tę wyprostowaną, ta wciąż na nowo wyłaniała się spod farby. Artysta uznał, że święty chce w ten sposób coś zakomunikować. Jedna z interpretacji mówi, że za pomocą tego znaku święty Kazimierz pragnął przypomnieć, że życie świętych wyłamuje się ze stereotypów i stoi w sprzeczności z duchem tego świata, również jego życie. Mając 25 lat zapadł bowiem na gruźlicę, zdaniem niektórych miał się jej nabawić, przebywając często z biednymi. Choroba ta była wówczas jak wyrok śmierci. W opinii lekarzy jedynym sposobem, który ewentualnie mógł go uratować, było współżycie z młodą kobietą. No, to były metody leczenia. Rodzina, medycy i przyjaciele namawiali więc Królewicza do złamania ślubu czystości. Kazimierz odmówił, przeżywając swój wielki dramat. Do cierpień fizycznych doszły bowiem duchowe. Był osamotniony i niezrozumiany, nawet przez bogobojnych rodziców, którzy nalegali, aby ratował swoje życie i miał na uwadze dobro państwa. Jedyną jego ostoją była modlitwa i sakramenty. 4 marca 1484 roku o świcie głos mu się urwał, a z nim jego życie. Tak zapisano.
Jego śmierć wywołała powszechny smutek. Odszedł człowiek o czystym sercu i czystych rękach, któremu udało się przejść zwycięsko przez próbę władzy, bogactwa i cielesnych pokus. 118 lat po śmierci, gdy otwarto jego grób, ciało Kazimierza było w nim nienaruszone. Przy głowie znaleziono pergamin z jego ulubionym hymnem ku czci Matki Bożej, Omni Die Dic Marie, dnia każdego sław Maryję. Ej, no właśnie, Dejna Kazimierz. Proszę Państwa, co poza tym? No poza tym to dzisiaj, dlatego mówię, że ten poniedziałek jest niezwykły. Poza tym to dzisiaj jest Światowy Dzień Tenisa. Tak. Niestety również Światowy Dzień Otyłości. No i Dzień Gramatyki. A propos gramatyki. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050, wcześniej Unia Wolności, Platforma Obywatelska. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą. On śpiewa. Tak. Śpiewa z takim zespołem Perły i Łotry Szanghaju. Ja w ogóle o tym nie wspominał. Ale dzisiaj przed Sejmową Komisją Śledczą stawił się Paweł Kukiz i jak to opisała Niezależna. Komisja, która nazywana jest przez posłów PiS cyrkiem Jońskiego, zaczęła się od przywitania świadka, którym był poseł Paweł Kukiz. Jest dziś z nami świadek Paweł Kukiz, który jest już trzecią kadencję posłem, niegdyś liderem zespołu piersi. Wszedł pan do polityki, no właśnie, trochę się od tamtego czasu zmieniło. Jest pan teraz w polityce, tak mówił pan przewodniczący. Doskonale państwu znany. Joński. Mam jedną uwagę. Jeżeli ma być w ten sposób prowadzone to przesłuchanie, to, że byłem wokalistą zespołu piersi, ma tyle wspólnego z tą sprawą, jak to, że pan był kierownikiem basenu, odpowiedział Kukiz. Joński się wyraźnie zdziwił. Ja czytam to, co napisała Niezależna. To nie jest moja interpretacja. Dobrze, ja tylko stwierdzam fakt, że był pan piosenkarzem, stwierdził zmieszany przewodniczący komisji. A pan kierownikiem basenu, skwitował Kukiz. Tak i no, pokażcie, jak to wyglądało, bardzo uprzejmie proszę. Odczytuję w całości treść, którą pan umieścił 5 maja 2020 roku. Mamy na tablicy jest. Szanowni Państwo, posłuchajcie proszę opartej na faktach z ostatnich dni krótkiej opowieści o żenującej, zmasowanej i panicznej pisowskiej akcji korupcyjno-politycznej. Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym i zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie w maju. I wysyła swoje popychadła, by korumpowały, kupowały albo zastraszały. A świadek zna ten wpis, ten swój wpis? Na takich zasadach kupowania, zasada w cudzysłowie oczywiście, kupowania posłów jest jednym z instrumentów politycznych w tym ustroju postkomunistycznym. To jest polowanie na czarownicę w wykonaniu diabłów i to jest cała filozofia i tak będzie wiecznie, dopóki tego ustroju się nie zmieni. Ktoś zablokował przeprowadzenie tych wyborów. Przyznawa się do tego Budka jako szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, rządzący również Grodzkim, który blokował ustawę o wyborach korespondencyjnych przez 30 dni. Przyznawała się do tego Kidawa Błońska, którą mówiła, że wywaliła wybory korespondencyjne. Przyznawa się również Trzaskowski, który mówi, że wraz z samorządowcami zablokowali wybory korespondencyjne. Dlaczego tych trzech świadków nie można przesłuchać przed Komisją Śledczą Sejmową? Tylko przesłuchuje się Kukiza, który od dawna mówił, że napisał ten wpis na Facebooku, który napisał i nic tutaj nie zmienia. Państwo rozumiecie, co tu się dzieje? Znaczy, po co jest ta komisja, żeby wydawać setki tysięcy złotych miesięcznie podatników pieniędzy w sprawach, które są jasne i oczywiste dla wszystkich i były od początku? Do pana profesora Czarnka to my jeszcze wrócimy, ale to za chwilę. Tam był taki moment podczas tego przesłuchania Pawła Kukiza, kiedy plany, żeby przy pomocy tej komisji śledczej oczerniać PiS, no, legły w gruzach. W przypadku, kiedy nasza czwórka decydowała o tym, kto będzie miał władzę, mieliśmy propozycję stanowisk ze strony dzisiejszej władzy, a dzisiejszej, a ówczesnej opozycji, łącznie ze stanowiskiem marszałka Sejmu. No tak powiedział Kukiz, odnosząc się do kolejnych pytań pana wiceprzewodniczącego z Polski 2050 Bartosza Romowicza. On pytał tam głównie o to właśnie kupowanie w cudzysłowie posłów. O szczegóły tej propozycji dopytał Kukiza Waldemar Buda. Tam była propozycja stanowiska marszałka Sejmu, mówił Kukiz. Zapytany przez Dariusza Jońskiego, kto składał taką propozycję, odpowiedział tak. Nie pamiętam. Pan Sawicki. Najprawdopodobniej i wtedy były prowadzone rozmowy pana Tyszki z panem Budką. Ja również miałem rozmowę z Budką w tym okresie. No i przypomniał Kukiz o propozycji od ówczesnej opozycji, a obecnej władzy.
żeby objąć stanowisko przewodniczącego Komisji do Spraw Pegasusa. Również Michał Wójcik drążył temat propozycji objęcia funkcji marszałka Sejmu, którą złożyła Kukiz 15, obecna władza. Ja osobiście takiej propozycji nie otrzymałem, natomiast tutaj trzeba byłoby zapytać Stanisława Tyszkę o szczegóły, tak powiedział Kukiz i mówił, potwierdził, że propozycja płynęła od obecnie rządzących, kiedy oni byli jeszcze w opozycji. Poza tym w jednym z momentów tego przesłuchania Kukiz też mówił o innej propozycji wątpliwej moralnie otrzymanej od obecnie rządzących. Była to część odpowiedzi na pytanie Dariusza Jońskiego dotyczące propozycji, jakie posłowie Kukiz 15 mieli otrzymywać od PiS-u. Mogę panu dodać, że propozycję zatrzaśnięcia się w łazience otrzymywałem również od was, na przykład przy odbieraniu immunitetu panu Nitrasowi. Nie musiałem się zatrzaskiwać, ponieważ głosowałem przeciwko odebraniu immunitetu, bo uważam, że albo wszyscy powinni mieć odebrane, albo nikt. No ale w tym momencie, no jak to zawsze na koloniach, też pani przychodziła w najlepszym momencie i jeszcze gasić światło. W tym momencie Joński przerwał wypowiedź Kukiza. No oczywiście na jego zachowanie tam zareagował pan poseł Buda, że nie można przerywać świadkowi, no i tak dalej, i tak dalej. Ja państwu opisałem wszystko naprawdę bardzo rzetelnie, tak jak to się tam odbyło, jak to wyglądało. Na kanwie tych dzisiejszych obrad komisji warto przytoczyć taki, dlatego mówiłem, że wrócimy do pana profesora Czarnka, warto przytoczyć taki apel, no pomocną dłoń wyciągniętą do pana przewodniczącego Dariusza Jońskiego przez pana profesora Czarnka. Telekino, pokażcie bardzo uprzejmie, proszę, z jaką pomocą wystąpił do pana przewodniczącego Jońskiego pan profesor Czarnek. Joński w ogóle nie wie, o czym mówi. W wywiadach stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny nie zajmuje się uchwałami. Panie Joński, lekcja prawa konstytucyjnego, artykuł 188 Konstytucji, punkt 3. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach, punkt 3, zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. Takimi przepisami wydanymi przez centralny organ państwa jest uchwała o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej i musi być ona zgodna z ustawą o Sejmowej Komisji Śledczej, a że kompetencje do badania tej uchwały ma Trybunał wynika wprost z tego przepisu Konstytucji. Proszę poprosić ewentualnie Szczerbę, żeby panu pomógł to przeczytać, jeśli pan ma z tym. No zwykle to było tak, że ci posłowie, którzy uczestniczyli w pracach rozmaitych komisji śledczych, to się przy pomocy tych prac i tych komisji, tych przesłuchań lansowali, a ja mam wrażenie, że Joński postanowił nam udowodnić, że on zrobi inaczej, bo on to ma coraz większe kłopoty w związku z tą komisją. Poseł PiS-u i już były członek tej komisji, Paweł Jabłoński, złożył zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego. Chodzi o rozpowszechnianie wiadomości z toczącego się postępowania przygotowawczego. No, przyglądamy się sprawie, zobaczymy jak to się skończy, wiadomo jakie są sądy. Miałem wyłącznie na myśli to, że wolne. No. Co tam jeszcze dzisiaj się odbyło ciekawego? Absolutnie kuriozalną konferencję urządzili w sprawie tego, że zmienia się modus operandi, jeśli chodzi o zamachy na konstytucyjne organy. To jest, proszę państwa, mniej więcej tak, jak ja bym teraz ogłosił, że jutro napadnę na sklep i wyniosę telewizor, bo ten mój to on już jest taki, no, ma wiele lat. I niektóre transmisje to już się nie dają tak oglądać jak wcześniej, bo ma drobne usterki. To oni coś takiego dzisiaj zrobili, zapowiedzieli, że nie będą wchodzili silni ludzie do Trybunału Konstytucyjnego na razie, ale oni ten Trybunał i no, całe to prawo to zdemolują w inny sposób. Pan Bogdan, przepraszam, z Szamotu, dobrze słyszę? Halo? Dobry wieczór. Halo. Tak, słucham pana, panie Bogdanie. Mam pytanie. Tak. Jeżeli skazani zostali pan Mariusz i ten drugi poseł,
Czy oni w tym czasie nie mieli immunitetu poselskiego, który ich chronił? Bo niektórzy przestępcy, którzy są posłami czy europoseł też, po prostu są chronieni immunitetem. A z tego, co ja zrozumiałem, to oni też byli posłami i w tym czasie wyrok zapadł i zostali aresztowani. Nie. Panie Bogdanie, nie mieli. Musi pan przyjąć, Boże, to jest ciężkie, ja wiem. Musi pan przyjąć, że to jest realizacja prawa tak, jak my je rozumiemy. Z definicji tym spisu, oni są wszyscy przestępcami, nic się nie należy, żaden immunitet i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko kwestia czasu, żeby Kaczor, dyktator dostał 10 lat. Ja to już mówiłem, tak? Premier Morawiecki 8,5, ale żona 9. Żona 9. Proszę państwa, krótka przerwa, zaraz wracamy. Okej, dzięki.